Audioteka przedstawia reportaż Moniki Góry. Zabójstwo Iwony Cygan. Odcinek pierwszy. Szczucin, wieś w pobliżu Tarnowa. Na spokojnym osiedlu domków jednorodzinnych, w dużym domu z zadbanym ogródkiem, mieszkają z rodzicami trzy siostry. Najstarsza Aneta, średnia Iwona i najmłodsza Małgosia. Wszyscy mówią, że najładniejsza z nich jest Iwona. Wysoka, szczupła, o delikatnej urodzie. Uczy się w liceum w pobliskiej Dąbrowie Tarnowskiej. Ma 17 lat. Opowiada siostra Aneta. Iwona. Ja ją pamiętam zawsze jako taką uśmiechniętą, życzliwą. Ona zawsze była z tych radośniejszych osób. Zawsze było, pamiętam, dzień dobry i w ogóle pomocna wszystkim. Jeżeli jak coś się tutaj w domu, Gosia coś sobie zapomniała na technikę, czy na plastykę, czy coś, to Iwona zawsze jechała jej po te rzeczy. Kłóciłyśmy się prawie codziennie. Pamiętam, mama nam kupiła dwie takie same sukienki, tylko że inne kolory. Obydwie rzuciłyśmy się na granatową z tych. Zaczęłyśmy, po prostu takie zwykłe te. Za chwilę było już wszystko dobrze. Iwona jest dziewczyną pewną siebie, zaradną. Wspomina kuzynka Ela. Będąc dzieckiem, kiedy bardzo często spędzałam czas u niej w domu, kiedy ciocia, mama jej, brała i nas wysyłała na zakupy, zawsze Iwony, bo Iwona przeleciała do jednego, do drugiego, do trzeciego sklepu, tu było tańsze to, tam było tańsze tamto, co zostawały jej pieniądze, mogłyśmy mieć na lody. Więc ona zawsze umiała coś tak zakombinować, żeby było dobrze. Uwielbia dzieci i zwierzęta. I taka sąsiadka nawet ostatnio mówi, ona w Warszawie mieszka, taka Marta, przyjechała z taką dorosłą, już 20-letnią córką i mówi, że w te wakacje, kiedy zginęła Iwona, ona była z tą Martą, była z tą swoją córką w Szczucinie i Iwona przyszła do niej i prosiła, żeby pozwoliła jej z tą Martusią, z tą córką się pobawić. Ona miała wtedy 3-latka. Koło naszego domu był taki duży plac wtedy i rozkładała ręcznik i bawiła się w przedszkole z nimi. Ona je wszystkie zbierała, siedziała na tym kocyku i się bawiła z nimi w przedszkole. I ona miała 17 lat. O takiej dziewczynie właśnie mówimy. Był taki niebieski wózek. Małgosia go dostała, pamiętam, i ona wsadzała do tego wózka króliki, wosiła te króliki w tym wózku. Chodziła z tymi dziećmi za rączkę na tym i zawsze było, że Iwona chce zostać przedszkolanką. Uczyła się grać na gitarze, słuchała Nirwany. Pamiętam, jak miała wycieczkę klasową. W podstawówce, nie wiem, może trzecia, czwarta klasa to była jakoś tak, no nie pamiętam tego dobrze. I zaproponowała mi, że ja mogę jechać z nimi na tą wycieczkę, bo jest na Plemienic. I pamiętam, jak dzień wcześniej przyjechałam do niej i strasznie chciałam mieć taką inną podkoszulkę, bo ja miałam taką bez nadziei. No nie podobała mi się. I pamiętam, wzięła swoje jakieś tam pieniądze, powiedziała, że idziemy do rynku na lody, a ona poszła ze mną i kupiła mi po prostu podkoszulkę, taką jak chciałam. Ale była takim naprawdę dobrym człowiekiem i myślę, że każdy, kto miał z nią bliższy kontakt, zapamiętał ją jako bardzo dobrego, życzliwego człowieka, który nigdy nie odmówił nikomu pomocy. Mama Czesława, zwana Cenią, zajmuje się wychowaniem córek. Trzyma je krótko. Bardzo często było tak, że jak przychodzili jacyś moi znajomi czy coś, to mama zawsze
jakoś mi segregowała tych znajomych, że ten tak, ten nie, ten tak, ten nie. I nawet pamiętam, potwornie bał się mój mąż mojej mamy. Bo przez całą szkołę podstawową mieliśmy chodzić w związanych włosach, wszystko nam, nawet ubranie nam kontrolowała tutaj. Jeżeli chodzi o naukę, też pamiętam, mieliśmy duży rygor i pamiętam, dzieci się bawiły, a my musiałyśmy, siedziałyśmy, pamiętam, w kuchni, mieliśmy taką czerwoną lampkę i już po prostu łzy tak nam się lały, a my siedziałyśmy i przepisywałyśmy. Tata Mieczysław pracuje jako kierowca, jeździ tirami. Sprzedaje też na szczucińskim targu dżinsy. Jest bardziej uległy od żony, wyrozumiały. Jednak wszyscy myślą, że to on rządzi domem. I nieraz się śmiali chłopaki, że no, cygan to chyba twardą rękę trzyma nad dziewuchami, bo pół do dziesiątej, a one już żną do domu. I że jako tak on mówi, że Iwony nie jest tak, żeby widział na rynku, że tam gdzieś stoi z kimś, czy wysiaduje. Nie. Na rynku w Szczucinie stoi okazały kościół, przed nim ławeczki. W niedzielę wszyscy spotykają się na mszy. Jest bezpiecznie, sielsko. To było spokojne miasteczko, gdzie wszyscy się znają, gdzie, gdzie w zasadzie nie było żadnych strachów i tak dalej, gdzie od czasu do czasu się jakieś takie, nie wiem, wiejskie potańcówki się odbywały i gdzieś tam jakieś tutaj dni gminy Szczucin, tutaj Bianki, tutaj coś tam, gdzie były te dwie knajpy, gdzie wszyscy chodzili po prostu na potęgę. Chodziliśmy z jednego lokalu i przenosiliśmy się z jednego lokalu na drugie, jeździliśmy nad Hańcze, jakieś jezioro, pod namioty. Takie. Były te dyskoteki u Trabanta chyba już później tak samo. No to też chodziliśmy. Wracałyśmy czasami, nie wiem, 11-12 same, albo na rynku siedziałyśmy jeszcze ze znajomymi, z koleżankami. Jeździłyśmy rowerami po rynku o 11 w nocy i to było normalne. Pod koniec podstawówki Iwona zaczyna się przyjaźnić z Renatą. W wakacje widują się codziennie. Często chodzą do Zajazdu Leśnego, lokalnej restauracji zwanej w skrócie Leśną. Najmłodsza siostra Gosia pamięta. Iwona po prostu oszalała na punkcie tej Renaty. Ona chodziła do liceum do Zakopanego, ona nawet po nią na przystanek wychodziła. Zawładnęła nią totalnie Renata. Zaczęła się Iwona odcinać od reszty znajomych, od reszty. Wszędzie była tylko Renata. Pamiętam, denerwowało mnie to, że Iwona zawsze musiała na doczepkę do mnie, że mama pójdzie, ale tylko i wyłącznie wtedy, jak ty ją weźmiesz i ty się nią zaopiekujesz. Miałam chłopaka, bardzo fajnego, Przemka. Przemek. Ale Renata była bardzo zazdrosna o Przemka i o czas, który Przemek spędza z Iwoną. Nawet mama się bardzo cieszyła, że tego Przemka po prostu, bo wiedziała, że jest to bardzo dobry chłopak, bardzo ułożony i tak dalej, że i w końcu odciągnie Iwonę od Renaty. I wiem, że Iwona mi powiedziała, że zresztą nawet Przemek mówił, że Renata była zazdrosna o ten czas i musiała Iwona wybierać między Renatą a Przemkiem, więc wybrała Renatę. Renata mieszka niedaleko rynku z rodzicami i starszą siostrą, Barbarą. Byłam raz tam w domu z Iwoną, pojechałam do niej i po prostu pamiętam, że byłam przerażona i oczywiście naskarżyłam mamie potem, że weszliśmy do takich piwnic i pokój był taki cały na czarno. Ja się tak wystraszyłam strasznie. I pamiętam, że naskarżyłam mamie, że to jakaś w ogóle satanistka. Mama Iwony nie lubi Renaty. Nie chce, żeby córka się z nią przyjaźniła. To była dziewczyna, której moja mama
nie pozwoliła przychodzić do nas do domu, że zakazuje się jej przyjaźnić, zakazuje kontaktów z Renatą i zakazuje jej przychodzić do nas do domu. Powiedziała, że po prostu, że to nie jest koleżanka dla niej. Ale Iwona uwielbia Renatę, więc starsza o 3 lata Aneta często kryje siostrę. Wychodzą razem, a potem Aneta spotyka się ze swoimi znajomymi, a Iwona z Renatą. Większość spotkań Renaty z Iwoną była potajemnie. Iwona wychodziła ze mną po to, żeby się spotkać z Renatą. Tylko i wyłącznie. A mówiłyśmy mamie, że idziemy razem. Wierzyłam przez to do siebie, ale kryłam ją. Rzeczywiście ułatwiała mi te spotkania z Renatą. Znajomi siostry Renaty, Baśki, to ludzie pracujący dorywczo w Austrii. W Szczucinie nazywają ich Austriakami. Jak przyjeżdżali do Szczucina, to była wielka impreza, bo oni byli bogaci. Kupowali wszystkim różne rzeczy, byli śmieszni. Lato 1998 roku jest upalne. 13 sierpnia przed południem Aneta i Iwona jadą do Dąbrowy Tarnowskiej na zakupy. Zapamiętam sobie to naprawdę do końca życia i każdy gest pamiętam z tego dnia, każdy ruch Iwony, minutę po minucie potrafię sobie po prostu otworzyć cały czwartek. Pamiętam doskonale, poszłyśmy na autobus, ten autobus nam uciekł, więc ja zaproponowałam, żebyśmy poszły na złapać okazję. Akurat jechał kolega z tatą do Dąbrowy, więc nas podwiózł. Po drodze siostry rozmawiają. Iwona wtedy powiedziała Anecie, że ona już na pewno nie chce się kolegować z Renatą, bo ta Renata ma dziwne towarzystwo i ona ją oszukuje i na pewno musi tą znajomość skończyć. Miałam cały czas w głowie to, co mi powiedziała Iwona. O tej nieufności do nich, o tym, że coś się dzieje, że dzieje się wokół niej, dzieją się wokół niej rzeczy, których ona nie rozumie. Że nie ufa Renacie, że Renata coś przed nią ukrywa, że się gdzieś z kimś spotyka, że dzwoni do niej, że dzwoni gdzieś i nie mówi jej, o co chodzi. To są słowa Iwony. To były jedne z ostatnich słów, które powiedziała. Popołudnie Iwona spędza w domu. Tylko na chwilę jedzie do Oli, swojej najlepszej przyjaciółki sprzed ery Renaty. Spotyka ją tu sąsiad. No, ja się wybierałem na ryby na noc na Otanży, ponieważ znałem Iwonę, była to, znaczy, ładniejsza niż na zdjęciach, miła, grzeczna, bez jakiegoś tam, jakichś fochów, nie fochów. I tak patrzę, co ona tak urosła, bo akurat tam urosły takie jałowce i nie widziałem. A proszę pana, jest na rolkach, no i tym sposobem. I tak żeśmy chwilę rozmawiali, a o wszystkim, nie? Po powrocie do domu pomaga ojcu montować okno. Potem siostra Aneta wysyła ją po ich ulubione trójkolorowe lody. Wieczorem Iwona jeszcze raz wychodzi pojeździć na rolkach. Już stoi w furtce przed domem, kiedy dzwoni telefon. Poszła do swojego krzyśnika, który mieszka kilka domów dalej. I zamykała bramkę, pamiętam, jak zawołała ją mama, że dzwoni Renata. Na dole był telefon i u góry. Iwona przyszła na dół rozmawiać, a mama pocichała u góry. Słyszałam, jak Renata ją prosiła. Iwonko, proszę cię wyjść. Proszę cię wyjść. Iwona mówi, nie, bo mnie ty kłamiesz. Wyjdź, Iwonko, na chwilę. Opowie Czesława Cygan po latach w programie Listy Gończe TVP. W końcu Iwona się zgadza. Umawia się z Renatą o 7:30 przed kościołem. Zakłada nowe dżinsy i czarne martensy. Na plecy zarzuca sweter w paski, który pożyczyła od swojej koleżanki Oli. Mama prosi Anetę, żeby nie spuszczała młodszej siostry z oczu.
śmiała się, żartowała, tak ją zapamiętała. Natomiast powiedziała bardzo wyraźnie, że jej nie ufa. Się wydarzyło coś, co zdecydowało o tym, że zakończy przyjaźń z Renatą. I naprawdę Renata ją namawiała wtedy na to spotkanie, i ona nie chciała iść na to spotkanie. Powiedziała jej, że musi jej coś wyjaśnić, że musi jej coś wytłumaczyć. I w momencie, kiedy zobaczyła Renata, Renata była w takiej długiej sukni, spódnicy kwiecistej, pamiętam. I Iwona ją zobaczyła z daleka, zobaczyłyśmy ją z daleka. Spotkałyśmy się na wysokości szkoły. Iwona ją zobaczyła z daleka i powiedziała, że to musi być naprawdę coś bardzo ważnego, skoro Renata po nią wyszła, bo zawsze się spotykały na rynku. Iwona mówi, że musi być w domu o 9, bo chce obejrzeć film. Renata, że to nie potrwa długo. Wtedy Iwona prosi starszą siostrę, żeby z nimi poszła. Pamiętam, jak Renata zatrzymała wzrok na mnie w tym momencie, co ja odpowiem. Jak powiedziałam, pamiętam, zaczęłam się śmiać i mówię, że ja jestem tutaj umówiona, że ja mam być z sobą z Renatą. Przysięgam, że widzę, codziennie widzę ten uśmiech Renaty, ulgi takiej, że jednak z nimi nie pójdę. Aneta zostaje na rynku ze swoim chłopakiem Szczepanem i przyjaciółmi. Iwona z Renatą idą do baru w Zajeździe Leśnym. Spotykają się tu z kolegami, jedzą frytki i piją sok owocowy. Pół godziny później do zajazdu wchodzi Aneta. Staje przy barze, też zamawia frytki. Iwona właśnie wychodzi. Powiedziała, że idzie do domu, jeszcze pogłaskała tam takiego naszego przyjaciela po głowie, jeszcze mu coś powiedziała, że się obciął, mówił, jak nie, na, po prostu na łyso nie ma, pamiętam. I powiedziała, że idzie do domu, że będzie tam. Iwona, Renata i koledzy idą razem na rynek. Tu się rozdzielają. Chłopcy zatrzymują się przy znajomych na przystanku, a Iwona z Renatą zaczynają krążyć wokół placu, jakby na kogoś czekały. Nad Szczucin nadciąga wielka, czarna chmura. Idzie burza. W tym samym czasie na ławce w pobliżu kościoła siedzą trzej mężczyźni. Tadeusz, Krzysztof i Jerzy. Popijają wódkę z plastikowych kubków. Widzą, że po rynku spacerują dwie dziewczyny. Jedna jest ubrana w jasne dżinsy i kremową bluzkę z krótkim rękawem. Na plecach ma zawieszony sweter w paski. Druga jest w spódnicy. Tadek rozpoznaje dziewczyny. Mówi kolegom, że pierwsza to Renata, a druga Cyganówna. Przy przejściu dla pieszych zatrzymuje się radiowóz. Siedzi w nim dwóch szczucińskich policjantów, Leszek W. i Grzegorz J. Po chwili z piskiem opon na rynek wjeżdża biały Polonez. Gwałtownie hamuje tuż za radiowozem. Tadek rozpoznaje kierowcę. To Klapa, mówi do kolegów. Iwona i Renata podchodzą do białego auta. Renata przez chwilę rozmawia z mężczyznami, którzy są w środku. Później Renata podeszła, zaczęła ją namawiać, więc... No i Iwona po prostu wsiadła i później zaczął się ten zygzak gdzieś. Osoba, która widziała całe to Iwony wsiadanie i tak dalej, mówi, że od momentu, jak wsiadła Iwona, jak ujechali tam trochę, to zaczęli po prostu jechać jakby zygzakiem od krawędzi, to jakby tam już po prostu to był moment, w którym się zaczęło się dziać coś. Burza jest coraz bliżej. Jeden z mężczyzn pijących wódkę, Tadeusz, podchodzi do radiowozu i prosi, żeby policjanci podwieźli go do domu. Funkcjonariusze się zgadzają i ruszają zaraz za białym samochodem. Niebo przecina błyskawica. Policjanci widzą, że biały samochód jedzie do hangarów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które znajdują się nad Wisłą. Podwożą Tadeusza do domu, po czym wracają do patrolowania miasta. Po 11:00 Aneta wychodzi z zajazdu leśnego. Nagle czuje dziwny ścisk w sercu. Po prostu strach ogarnął mnie przeraźliwy. I taki, tak miałam ściśnięte strasznie serce. Więc myślę, że wtedy już coś po prostu, to jest jakieś chyba połączenie telepatyczne miałam z Iwoną, ale pamiętam ten strach.
wróciłam do domu, zaczęło się już rzeczywiście błyskać. To była godzina 23. Poszłam mamę u góry. Ale z racji tego, że wyszłyśmy razem i obiecałam mamie, że wrócę z Iwoną. Mama po prostu położyła się spać. Zobaczyła, że wracamy. Zamknęłam drzwi. A zamknęłam drzwi dlatego, że byłam pewna, że Iwona jest już, bo przecież wracała o 21 do domu. O 20 do domu. Na 21 miała być. Kolejnego dnia słońce wstaje, jakby nic się nie stało, chwilę po 5. Zapowiada się piękna pogoda. O 5:30, niemal równo ze słońcem, mama wchodzi do pokoju Iwony. Córki nie ma w łóżku. Pamiętam, jak zaczęła krzyczeć i w ogóle, że gdzie jest Iwona, przecież byłam z nią wczoraj, więc ja na to, że Iwona przecież o 9 była, o 8 była w domu, po 8 już wychodziła, że miała być w domu. Pamiętam, zeszliśmy na dół, mama kazała mi zadzwonić do Renaty. Zadzwoniłam. Dobrała Baśka, powiedziałam, zapytałam się, czy mogę Renatę. Ona powiedziała, że Renaty nie ma. I odłożyła słuchawkę, więc zadzwoniłam jeszcze raz. Baśka odebrała i mówię, że Iwony nie ma, że nie wróciła, żeby mi powiedziała, gdzie jest Renata. Więc mi powiedziała, że jest w pusku, że jeść i odłożyła słuchawkę. Aneta z ojcem wsiadają do samochodu i jadą do Buzka Zdroju. Znajdują Renatę na placu manewrowym. Nie mówię do Renaty, czy nie wie, gdzie jest Iwona, nie wie, co się stało, bo nie wróciła na noc do domu. Nawet okiem nie mrugnęła i nawet jej to nie zdziwiło kompletnie. Powiedziała, że ona teraz nie może z nami wrócić, nie może z nami rozmawiać, bo ona ma jazdę. Wsiadła do auta, do tego auta i jeździła w kółko po tym całym placu. Przez kolejne 15 minut Renata krąży po placu. Aneta z ojcem szukają budki telefonicznej. Dzwonią do domu zapytać, czy Iwona wróciła. Nie wróciła. Wracają więc na plac. Renata dalej robi okrążenia. Zdenerwowany ojciec Iwony podchodzi do niej i mówi, że jedzie z nimi do Szczucina szukać Iwony. Nie była zdziwiona tym, że jej przyjaciółka nie wróciła na noc do domu, że przyjaciółka, z którą ona widziała się ostatnio, nie wróciła na noc do domu. Widziała pobicie, natomiast być może nie wiedziała do czego, co później się wydarzyło. Gdy przejeżdżają przez most na Wiśle, Renata patrzy w stronę hangarów Wopr, ale nic nie mówi. Po 9 rano Mieczysław Cygan jedzie na policję zgłosić zaginięcie córki. Jak się później okaże, szczucińscy policjanci już dobrze wiedzą, że ciało Iwony leży na Wiślanym Wale. Ja byłam też przy przesłuchaniu takiego świadka, takiego starszego człowieka, który mieszka tam obok wału. I on twierdzi, że widział pochylający się dwóch policjantów nad Iwoną. I był przekonany, że to było o 7, ponieważ szedł do pracy wtedy. Ale później jego żona troszeczkę mu namieszała w głowie i zaczęła, że to nie mogło być o 7, nie mogłeś widzieć, no tylko to musiało być o godzinie 3. W następnym odcinku. Przy tej ścieżce te zwłoki leżały. No to była, obnażona była, tu spodnie, tu pośladki, wszystko na wierzchu, wszystko. No. Ja z początku ona była krótko ostrzyżona, ja myślałem nawet, że to jest mężczyzna jakiś. Bo, no. I wie pani, taka pozycja, że człowiek, który się męczy, no bo ona się męczyła naprawdę, bo miała, w buzi miała trawę jeszcze, wie pani, tak, to, no bo ona z bólu widocznie. I tu na twarzy nie wiem, czy to było pobicie, czy nie pobicie, czy jakiś, tylko pełno było dużo much. Audioteka dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka reportażu pod tytułem Zabójstwo Iwony Cygan.
Autorka Monika Góra. Montaż Arkadiusz Haliński, PSM. Lektor Bartosz Głogowski. Muzyka. Wykorzystano utwory z bazy Universal Production Music. Czołówkę i tyłówkę czytał Andrzej Ferenc. Rekonstrukcje zdarzeń przedstawione w reportażu są oparte na akcie oskarżenia sporządzonym przez Prokuraturę Krajową. Do ogłoszenia przez sąd prawomocnego wyroku wszystkie oskarżone osoby w świetle prawa są niewinne. Cytaty z akt sprawy i rozmowy ze świadkami zostały nagrane przez autorkę przed rozpoczęciem procesu w sprawie o zabójstwo Iwony Cygan. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.